Przed Państwem teraz wystąpi Filip Drapejkowski, były członek ASI, teraz pracuje jako senior software developer w firmie Luxoft, konsultant dla firmy Noto, zajmująca się systemami automotive, specjalista głównie w deep learningu, który będzie nas teraz raczył opowieścią o tym, czy, że tak powiem, deep learning nas pochłonie, czy też nie. Dzień dobry. Tak jak Michał mnie przedstawił, jestem Filip. Jestem absolwentem tej uczelni. Pierwotnie myślałem, że ten talk będzie po angielsku, także będę go na bieżąco próbował przetłumaczyć na polski, ponieważ to się zmieniło. I dzisiaj będę mówił o deep learningu, ale tak dla odmiany może trochę mniej od naukowej strony, a bardziej na temat tego, jak on zmienia nasze życie na co dzień i czy jesteśmy bardziej podmiotami czy obiektami tych zmian. Zastanawiałem się, jak nazwać tą prezentację, ponieważ jest takie porzekadło, że różnica pomiędzy machine learningiem a sztuczną inteligencją jest taka, że sztuczna inteligencja jest pisana w PowerPoincie, a machine learning jest pisany w Pythonie. Więc może powinienem był nazwać to rewolucja w AI albo ogólnie rewolucja technologiczna, bo tutaj deep learning i machine learning jest tylko narzędziem, aczkolwiek bardzo powszechnym. Żebyśmy się dobrze rozumieli, wytłumaczę, jakie dla mnie są definicje uczenia maszynowego, machine learningu, głębokiego uczenia, czyli deep learningu, bo każdy pewnie ma trochę swoje. Dla mnie machine learning, uczenie maszynowe, to jest taki paradygmat obliczeniowy, w którym zamiast, żeby powielić jakiś proces albo jakieś zachowanie, nie piszemy kodu, nie programujemy, tylko pokazujemy komputerowi dane i liczymy na to, że on zreplikuje ten proces, który służył do wygenerowania tych danych. Inna definicja to uczenie maszynowe, to jest proces tworzenia modeli rzeczywistości w oparciu o dane. Sieci neuronowe to jest przykład takiego modelu rzeczywistości, który jest wykorzystywany w machine learningu. A głębokie sieci neuronowe, no to jest przykład sieci neuronowej, zaś opracowywanie tych, uczenie tych głębokich sieci neuronowe, no to jest ten deep learning. Pierwsze 15 minut poświęcę na opisanie konwolucyjnych sieci neuronowych, bardzo, bardzo zwięźle. To będzie pewnie taka część może trochę nudniejsza albo bardziej teoretyczna. A później przedstawię przykłady tego, jak te sieci konwolucyjne oraz sieci rekurencyjne, których tutaj nie opiszę, ale one nie są dużo, dużo trudniejszym konceptem niż sieci konwolucyjne, jak one są już teraz wykorzystywane na co dzień. Póki co może na małą skalę, ale wkrótce na większą. I jak potencjalnie może to wpłynąć na nasze życie codzienne. I jakie to problemy też może stworzyć, a na końcu opiszę, jakie ja widziałbym rozwiązania dla tych problemów. Najprostsza możliwa sieć neuronowa składa się z jednego neuronu i neuron, tutaj na naszym przykładzie, wyobraźmy sobie, że chcemy stworzyć detektor kłamstw, taki dość może mało skuteczny, który bazuje na trzech wejściach, czyli trzech cechach, jak głośny jest głos osoby, którą testujemy czy kłamie, jak dużo się poci i jak długo myśli nad odpowiedzią. W jakiś tam sposób sobie to zapisujemy, na przykład procentowo. Mnożymy te wartości przez wagi i za chwilę wrócę do tego, czym są te wagi. Sumujemy to, co dostaniemy i przepuszczamy przez funkcję aktywacji, która jedyne co robi, to jeżeli ta suma jest większa od zero, to mówi tak, wykryliśmy kłamstwo, jeżeli jest niższa od zera, to mówi, że no nie, to nie było kłamstwo. No i możemy sobie wyobrazić, że dla przykładu te cechy X2 i X3 przyczyniają się do tego, że sądzimy, że ktoś kłamie, natomiast pierwsza przyczynia się do tego, że sądzimy, że ktoś nie kłamie, bo powiedzmy, jeżeli mówi głośno, to jest pewny tego, co mówi, więc chcielibyśmy, żeby
waga W1 była ujemna, a pozostałe dwie wagi były dodatnie. No i skąd bierzemy wartości tych wag? Na początku je losujemy, a potem pokazujemy takiemu neuronowi kolejne przykłady danych, czyli zestaw trzech liczb, które opisują te trzy cechy. I nasz label, nasz target value, czyli wartość, czy rzeczywiście one reprezentowały kogoś, kto kłamał, czy nie. I na tej podstawie aktualizujemy wagi. Jak to robimy? Porównujemy tą wartość docelową, to czy to rzeczywiście było kłamstwo, z wartością, którą nam taki neuron wyrzucił. Mnożymy to przez learning rate, czyli eksperymentalnie wyznaczoną jakąś małą wartość, która ma sprawić, że te wagi zmienią się tylko w niewielkim stopniu, nie za dużo naraz. No i to jest jeszcze względem obecnej wartości wagi. To jest najprostsza reguła, za pomocą której możemy ustalać wartości wag. No i powiedzmy, że bierzemy sobie 50 tysięcy przykładów takich zestawów tych trzech cech, tego jak głośno osoba mówiła, czy się pociła, jak długo myślała nad odpowiedzią i jaki był prawdziwy wynik. I na podstawie tego, czy ten neuron przewidział poprawny, czy niepoprawny wynik, zmieniamy wagi. W praktycznych zastosowaniach ten model neuronu jest nieco bardziej skomplikowany. Często zamiast tej funkcji, która wyrzuca nam minus 1 i 1, funkcji signum, używamy funkcji sigmoidalnych, które sprawiają, że taki neuron wyrzuca nam prawdopodobieństwo, wartość od 0 do 1, która ocenia, na ile jest pewny swojej decyzji. To też później ułatwia nam uczenie, ponieważ te zmiany wag są, nie są tak duże i nie powodują natychmiastowego, zupełnego przerabiania tego neuronu. W praktyce też wykorzystujemy nieco inną metodę modyfikacji wag, nieco bardziej ogólną i uniwersalną, mianowicie nasz błąd decyzji, którą podjął nasz neuron, określamy jako funkcja kosztu. I to może być, to mogą być przeróżne funkcje, na przykład to może być infogain, który porównuje dwa rozkłady prawdopodobieństwa, to może być błąd średniokwadratowy, tej opcji jest dużo. W każdym razie wartość tego w każdym razie liczymy sobie gradient. Gradient to jest odpowiednik pochodnej tylko dla funkcji wielu zmiennych. Tej wartości błędu względem wagi, którą chcemy w danym momencie zaktualizować. Mnożymy ten gradient przez learning rate, czyli właśnie ten ułamek, który ma sprawić, że zmiana nie będzie bardzo duża. I ten gradient jest o tyle fajny, że mówi nam, w którą stronę powinniśmy zmienić wartość wag, żeby w przyszłości nasz model neuronu popełniał nieco mniejszy błąd dla podobnych danych. I ten sposób aktualizowania wag nazywa się gradient descent. No i teraz przechodząc do pierwszych takich sieci, które naprawdę mają jakieś praktyczne zastosowanie, czym one się różnią? Załóżmy, że chcemy klasyfikować obrazy, wtedy naszymi cechami są wartości intensywności poszczególnych pikseli obrazu, więc tych cech jest znacznie więcej i zamiast wykorzystywać jeden neuron, wykorzystujemy ich większą ilość i to na dodatek w warstwach. Dlaczego w warstwach? A nadzieja jest taka, że kolejne warstwy będą się aktywowały, będą miały duże wartości na wyjściu dla poszczególnych, coraz bardziej abstrakcyjnych cech wynikających z naszych danych. Czyli chcielibyśmy, żeby niższe warstwy wykrywały kąty, krawędzie i tak dalej. Średnie warstwy wykrywały nosy, koła, fragmenty samochodów. Ostatnie warstwy składały z tego całe obiekty i na tej podstawie podejmowana była decyzja, co widzimy na obiekcie. W praktyce to nie działa tak dobrze, ponieważ takie sieci mają bardzo dużo połączeń. Uczy się to w sposób drogi i niepewny. Więc kolejnym krokiem w rozwijaniu tych sieci były konwolucje. Konwolucje były stosowane w computer vision, w przetwarzaniu obrazów znacznie wcześniej.
i pozwalały nam przekształcić obraz w jakiś sposób, tak żeby uwypuklić jakieś informacje, a może pozbyć się tych informacji, które są dla nas nieistotne. To jest przykład operacji embossing, czyli chyba się to tłumaczy jako wytłaczanie. To są cztery operacje konwolucji przeprowadzone na tym obrazku po lewej i dostajemy taki obraz, na którym widać w zasadzie same krawędzie. I tych operacji konwolucji było całkiem dużo. Wykorzystywano je ręcznie, to znaczy ręcznie wybierano kernel konwolucyjny, czyli taką macierz, którą jeździło się po całym obrazie i według tego wzoru, który tutaj wstawiłem, czyli mnożąc każdy element fragmentu obrazka, który w danym momencie przetwarzamy przez każdy element tej macierzy, którą nazywamy kernelem. I sumując wynik, dostajemy wartość, jaką nową wartość piksela. I w ten sposób byliśmy w stanie, i robią to aparaty, i jest to dość powszechne, w ten sposób jesteśmy w stanie stworzyć detektory krawędzi, jesteśmy w stanie wyostrzać zdjęcia, jesteśmy w stanie rozmywać zdjęcia. I pojawiła się koncepcja, żeby być może zamiast ręcznie przetwarzać taki obrazek przed wstawieniem go do sieci neuronowej, żeby robić to w sposób automatyczny. I pojawiły się sieci, które zamiast poszczególnych neuronów, zamiast poszczególnych wag w poszczególnych neuronach miały właśnie takie kernele konwolucyjne. I zamiast wyuczać poszczególne wagi, wyuczaliśmy po prostu wartości tych kerneli. Tych kerneli zazwyczaj było dużo, także każdy z nich reagował na jakąś inną cechę i to okazało się, że rzeczywiście działa tak, jak chcieliśmy przy poprzedniej sieci, to znaczy przy wejściu do sieci wykrywamy jakieś bardzo proste cechy, takie jak krawędzie, jakieś przejścia gradientów i tak dalej. Potem wykrywamy całe fragmenty twarzy samochodów, na samym końcu dostajemy już te kernele na samym końcu wyrzucają nam aktywacje, które się aktywują na całych twarzach, całych obiektach i na samym końcu dajemy taką samą sieć, jak przed chwilą pokazywałem, w której te neurony są gęsto połączone. I okazuje się, że taki stosunkowo prosty model obok właśnie tych sieci rekurencyjnych odpowiada prawdopodobnie za połowę zastosowań sieci neuronowych w przemyśle. I to jest całkiem fajne, że to nie jest jakaś strasznie skomplikowana magia. I przykład takiego zastosowania, który ja kiedyś wykonałem jako moją pracę magisterską, to taka sieć konwolucyjna, która oceniała, czy ktoś ma gruźlicę na podstawie zdjęcia, właśnie przy użyciu takiej prostej sieci konwolucyjnej i potem jeszcze lokalizowała zmiany, które odpowiadały za to, że sądzę, że sieć sądzi, że to akurat jest gruźlica. I ta sieć, którą student był w stanie zrobić na ostatnim roku, już jest skuteczniejsza od radiologa w tym konkretnym zadaniu. I inne ciekawe zastosowanie sieci konwolucyjnych, które i w ogóle sieci neuronowych, które ostatnio zdobywa dużą popularność, to protezy, które same uczą się tego, jak przetwarzać sygnały nasze w momencie, w którym chcemy nimi kierować. Tak jak, ponieważ okazuje się, że każdy człowiek komunikuje się ze swoimi kończynami w sposób nieco inny, wykształca się to prawdopodobnie gdzieś w życiu płodowym. Z tego powodu protezy automatyczne, które tworzyliśmy, były strasznie prymitywne i sterowanie nimi za pomocą myśli było bardzo utrudnione, bardzo niewygodne i nieskuteczne. Natomiast w momencie, w którym wsadziliśmy do tych protez sieci neuronowe, które na podstawie naszych prób sterowania tymi protezami uczą się rozpoznawać nasze indywidualne sygnały z elektrod w kikucie, nagle się okazało, że takie protezy są najlepsze na świecie, że pozwalają operować palcami i dłonią prawie tak dobrze, jak gdyby to była nasza prawdziwa ręka. Rok czy dwa lata temu nawet Miss Piękności stanu Iowa w Stanach Zjednoczonych to była właśnie kobieta z taką protezą, która wykorzystuje machine learning
do przetwarzania sygnałów. Tutaj nie jestem w stanie tego oddać na obrazkach, ale jeżeli sobie kiedyś wejdziecie na YouTube'a i wrzucicie tego typu motyw, to jak zręczne są te protezy jest szokujące i możemy się zastanowić, czy za 30 lat niepełnosprawni z protezami nie będą bardziej sprawni od ludzi, którzy mają biologiczne kończyny. I ciekawe jest też to, że Fundacja OpenAI też tworzy przy użyciu sieci konwolucyjnych i reinforcement learningu taką bardzo zręczną rękę, która jest w stanie na bieżąco rotować obiekty i to też robi wrażenie, jak to się ogląda na filmie. Inny ciekawy przykład jest taki, że używając EEG albo w tym przypadku to chyba było CT, jesteśmy w stanie mniej więcej ustalić kształty tego, co widzi osoba, którą poddajemy badaniu. To znaczy możemy stworzyć sieć neuronową, która na podstawie aktywności mózgowej, którą obserwujemy, zgaduje, co widzi osoba na zdjęciach. W tym momencie efekt jest taki, że ta sieć widzi tylko obiekt, na którym skupiona jest uwaga osoby oglądającej jakieś obrazy, jest w stanie wykryć ich kształty, chociaż ciągle nie radzimy sobie z kolorem. Ale 3 lata temu nawet taki poziom odczytywania z mózgu tego, co widzimy, był science fiction, a teraz jest może niewygodny, bo potrzebujemy do tego sprzętu do CT, fMRI albo EEG, ale to już się zbliża do poziomu, w którym moglibyśmy to wykorzystywać w sposób praktyczny. Z takich bardziej creepy zastosowań sieci neuronowych są publikacje, w których sieci neuronowe są wykorzystywane do oceniania zarodków przy zapłodnieniu in vitro, tego czy zapłodnienie się powiedzie. Możemy sobie wyobrazić, że w krajach, które mają luźny stosunek do etyki. Wkrótce spotkamy się z tym, że ludzie oceniają zarodki pod kątem jakości genów i tego, czy ktoś będzie chorowity, albo czy będzie wysportowany, albo czy będzie inteligentny, więc możemy się spodziewać, że przyszłe pokolenie, przynajmniej w niektórych państwach, będzie pod względem genetycznym poddane właśnie takiej dość dużej selekcji na zarodkach. Jest CRISPR, czyli metoda edycji genów. Bodajże pół roku temu urodziły się dwie dziewczynki w Chinach, które za pomocą CRISPR-a miały usunięty gen, który odpowiada za podatność na wirus HIV oraz częściowo na podatność na wylewy. Co prawda ten naukowiec, który doprowadził do ich urodzenia, spotkała go kara śmierci. Podobno dawał łapówki, nie wiem. No niemniej jednak taka możliwość technologiczna naprawiania, ulepszania albo psucia genów w zarodkach powoli się staje rzeczywistością i sieci również są wykorzystywane do przewidywania, czy dana edycja genu się przyjmie, czy zostanie z powrotem nadpisana. Jeszcze z takich creepy ciekawostek to buduje się teraz w Chinach fabryka za 31 milionów dolarów, która klonuje bydło i planuje klonować 100 tysięcy sztuk bydła w celach żywieniowych rocznie, docelowo 1 milion sztuk rocznie. Ta firma jest też dość rozpoznawalna w Chinach, ponieważ ostatnio klonuje psy policyjne, co jest bardzo modne. Sklonowała psa, który tam wygrywał wszystkie zawody na najlepszego psa policyjnego i gdzieś tam wierzą, że ten klon rzeczywiście też będzie bardzo skuteczny i że to oszczędzi pieniądze na szkolenie psów policyjnych czy na ich dobór. Odchodząc od biotechnologii i medycyny, jest taki bardzo ciekawy fenomen, który obserwujemy w sieciach neuronowych. Mianowicie jesteśmy w stanie je stosunkowo łatwo oszukać. Tutaj jest taki przykład zdjęcia jakiejś świątyni, która po dodaniu takich pozornie losowych szumów, które dla nas nie zmieniają tego zdjęcia, dla nas to jest ciągle zdjęcie tej samej świątyni, przez sieć neuronową nagle jest to sklasyfikowane jako ostryga. I w jaki sposób to zjawisko się odbywa? W ten sposób, że
odpalamy taką sieć konwolucyjną, ale okłamujemy ją na końcu, mówimy ją, że pomyliła się klasyfikując ten obraz świątyni jako świątynię, że to tak naprawdę była ostryga, dostajemy ten gradient błędu, ale zamiast wykorzystać go, żeby zmodyfikować wagi sieci, modyfikujemy nim wejściowy obrazek. I ten fenomen jest wyjątkowo ciekawy, bo zmieniając wejście do inteligentnego systemu w bardzo niewielki sposób, ale zoptymalizowany pod kątem konkretnego wprowadzenia w błąd, wywołania konkretnego efektu, no jesteśmy w stanie ten inteligentny system oszukać. I moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy to samo podejście będzie działać względem ludzi. Czy może się zdarzyć, że w sposób taki, który jest być może przez ludzi niezauważony, jesteśmy w stanie ich zmanipulować, wywołać w nich jakieś emocje. Tak swoją drogą, czy to zdjęcie jest dla Państwa obrzydliwe może? No dobra, a to? Czy dla kogoś z Państwa to jest obrzydliwe? Nie, dobra. A tamto? Okej. Czy ktoś, to jest Coca-Cola, a czy ktoś wie, co to było to wcześniej? Tak, tak, to był wysuszony środek kwiata lotosu nałożony na zdjęcie skóry. I tak się składa, że jest to chyba nawet jednostka medyczna, tryptofobia, która polega na tym, że w ludziach budzi poczucie obrzydzenia, w części ludzi około 1/3 populacji, budzi obrzydzenie dużo małych otworów obok siebie. Pośród tych ludzi są nawet osoby, które mogą zareagować mdłościami na zbliżenie truskawki i znane są takie przypadki. I jest to ciekawe, że mamy w głowach taką cechę konwolucyjną, która reaguje na duże nagromadzenie dziur obrzydzeniem, więc właśnie pojawia się to pytanie, czy na pewno nasza wolna wola jest niepodatna na manipulacje w momencie, w którym dowiadujemy się, w jaki dokładnie sposób indukowane są jakieś emocje czy zachowania. Możemy się nawet zastanowić, że mamy jakieś środki chemiczne, które celują bezpośrednio i optymalizują pod nasz ośrodek nagrody w naszych mózgach, takie jak twarde narkotyki, które są nielegalne z tego powodu. Mamy też substancje, które również celują w nasz ośrodek nagrody, ale są legalne. To jest cukier, nikotyna, alkohol. Gdybyśmy się zastanowili, czemu jedne są legalne, a czemu drugie nie, to te, które są mało wydajne, są legalne, czyli te, które wymagają poniesienia dużych kosztów, żeby wywołać jakiś poziom poczucia satysfakcji, są legalne, a te, które niskim kosztem są w stanie wywołać dużo poczucia satysfakcji, są nielegalne. W pewnym sensie sztuka, muzyka, filmy, gry też bezpośrednio celują w nasz system nagrody, ale być może są na tyle drogie, na tyle czasochłonne, na tyle trudne w produkcji, na tyle szybko się nudzą, że ciągle są legalne i ciągle nie są aż tak uzależniające. Uzależniające są też lajki, subskrybenci, komentarze, macze na Twitterze, macze na Tinderze, retweety i systemy rekomendacji. I właściwie zastanówmy się, co robią systemy rekomendacji? Systemy rekomendacji optymalizują to, co jest nam pokazywane, dokładnie pod nasze poczucie satysfakcji i szczęścia. I możemy sobie zadać pytanie, czy w momencie, w którym systemy rekomendacji będą jeszcze skuteczniejsze niż teraz, czy nie będą miały nad nami tak dużej kontroli jak narkotyki, które teraz są nielegalne. Ponieważ tak naprawdę taka dziedzina data science, która wykorzystuje machine learning, to co ona robi, to dokładnie stara się optymalizować content, tak, te rzeczy, które nam są pokazywane, pod to, żeby dostać więcej lajków, żeby ludzie spędzili więcej czasu oglądając coś, żeby bardziej się uzależnili, żeby częściej to retweetowali, częściej klikali. Wykorzystywany jest do tego często właśnie deep learning i też te sieci rekurencyjne. W tym takie sieci konwolucyjne, jak pokazywałem, tylko jednowymiarowe na tekście. I warto zwrócić uwagę, że machine learning i sieci neuronowe są już teraz wykorzystywane
na przykład do komentarzy pisanych przez firmy. I zająłem kiedyś nawet drugie miejsce wraz z moim zespołem na Central Europe Open Data Hackathon. I nasz projekt to był system, który oceniał komentarze pisane przez firmę pod kątem tego, czy zostaną przyjęte pozytywnie czy negatywnie przez odbiorców. I ten system podpowiadał, jakie słowa i jakie zdania zmienić na jakie, żeby ten komentarz był lepiej przyjęty. To samo dzieje się w polityce i możemy sobie zadać pytanie, czy za 10 lat, a być może 2 lata temu, polityka nie stanie się zawodami, kto ma lepszy machine learning do optymalizowania, co mówić, żeby ludziom się spodobało. Albo jak mówić, żeby najskuteczniej oszukać ludzi. Inne zastosowanie sieci to taka bardzo fajna sieć face-to-face, która i znowu, jeżeli to kogoś z Państwa interesuje, naprawdę zapraszam do zobaczenia sobie tego na YouTubie. To jest sieć, która bardzo skutecznie w czasie rzeczywistym przeszczepia mimikę twarzy z jednej postaci na drugą. I możemy bardzo łatwo w czasie rzeczywistym stworzyć fałszywe wideo, w którym polityk, którego sobie zażyczymy, mówi dokładnie to, co my, taką samą mimiką. I te sieci do przeszczepiania mimiki się rozwijają tak szybko, że można się spodziewać, że za 3, 4, 5 lat, a może przy małej rozdzielczości już teraz, stracimy możliwość rozróżniania sfałszowanych filmów od prawdziwych, a na dodatek stworzenie fałszowanych filmów będzie tanie i każdy będzie mógł to robić. Więc możemy się zastanowić, jak zmieni się polityka albo jak zmieni się system prawny w momencie, w którym nie możemy więcej ufać filmom, bo nie jesteśmy w stanie rozróżnić, które są fałszywe, a które prawdziwe, które przemówienie polityka jest prawdziwe, a które sfabrykowane. Inna strasznie fajna sieć to sieć, która przeszczepia cały ruch w czasie rzeczywistym i możemy zanimować dowolną osobę z filmu, przeszczepiając ruch innej osoby z innego filmu w czasie rzeczywistym. Też polecam sobie to zobaczyć na YouTubie, bo robi wrażenie dość niesamowite. Bardzo łatwo możemy też przy użyciu sieci w sposób realistyczny fabrykować zdjęcia. W oparciu o takie sieci, które się nazywają Generative Adversarial Networks, możemy łatwo zmieniać pogodę na zdjęciach, zmieniać upierzenie zwierząt, możemy dość łatwo przetwarzać zdjęcia na ich odpowiedniki takie, jakie namalowałby poszczególny malarz. I za pomocą tego typu sieci też możemy dość łatwo fabrykować dowody sądowe, materiały reklamowe i tak dalej. Innym bardzo ciekawym przykładem też sieci rekurencyjnych, wymieszanych z sieciami konwolucyjnymi, które pokazałem i chyba z reinforcement learningiem, jest model ostatnio wypuszczony przez Fundację OpenAI. Pokazywałem ją już raz w kontekście tej mechanicznej ręki, model GPT-2. Oni opublikowali tylko bardzo upośledzoną wersję tego modelu. Ten model uczył się na podstawie skrapowanego z Reddita, Wikipedii i różnych for tekstu. Uczył się przewidywać kolejne słowo w tekście na ogromną skalę, przy użyciu dość prymitywnych sieci, ale na wielu zrównoleglonych maszynach. I efekty, jakie generuje ta sieć, są szokujące. Możemy łatwo zadać dowolną zajawkę w stylu recycling is good for the world. No, you could not be more wrong, czyli recykling jest dobry dla świata. No nie, chyba się mylisz. I ta sieć jest w stanie stworzyć nam koherentny tekst, który uprawdopodobnia to, co powiedzieliśmy. Który tłumaczy, że recykling zwiększa koszt produkcji produktów, co spowalnia rozwój nauki, co spowalnia rozwój wymyślania bardziej ekologicznych rozwiązań, więc w gruncie rzeczy recykling jest zły dla przyrody. I możemy się zastanowić, czy przy użyciu tego modelu, który już teraz istnieje, nie jesteśmy w stanie łatwo stworzyć setek publikacji naukowych, które są spójne logicznie wewnętrznie, chociaż są kompletną bzdurą na temat, który sobie życzymy, i wykorzystać to, żeby
uprawdopodobniać bzdury, które wymyślimy. Swoją drogą nie wiem, czy zauważyliście Państwo, ale ostatnio jest dość duża epidemia wiary w różne niekoniecznie naukowe pomysły, nie wiem, ruch antyszczepionkowy. Ale no z jednej strony śmiejemy się z tych ludzi, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest w stanie wytworzyć kilkaset spójnych tekstów, które wyglądają jak teksty naukowe, nie mają bezpośrednich sprzeczności logicznych, może mają jakieś, ale one nie są widoczne na pierwszy rzut oka, to osoba, która chce wierzyć w to, że szczepionki dają autyzm, może bardzo szybko znaleźć setki spójnych i ładnych artykułów, które wydają się temu dowodzić. Kończąc ten temat modyfikacji zachowania, warto też zwrócić uwagę na to, że modelem biznesowym wielu firm jest teraz tak naprawdę modyfikacja zachowania. Kiedyś mówiliśmy na to reklama, a teraz mamy Pokémon Go, które służą do tego, żeby przywabić nas w pobliże lokalu sponsora. I nie mówi nam się o tym wprost, nie widzimy, że to jest reklama. Więc kończąc ten podtemat, może powinniśmy sobie zadać pytanie, czy te systemy społeczne bazujące na wolnej woli, takie jak demokracja albo wolny rynek, czy i jak one sobie poradzą z tym i czy rzeczywiście będą w obecnej formie działały w momencie, w którym bardzo łatwo będzie wmawiać ludziom, że coś prawdziwego jest fałszywe i będzie to tanie. Przechodząc do innego przykładu, deep learning i AI znacząco zmniejszy potrzebę, żeby ludzie pracowali. I przykładem tego jest zawód kierowcy, który myślę, że za 20, jeśli nie za 10 lat zniknie. Sieci konwolucyjne są wykorzystywane w autonomicznych samochodach do wykrywania pozycji obiektów, wykrywania obiektów, segmentacji semantycznej sceny, czyli to, co tutaj widzicie na tym, widzicie Państwo na tym zdjęciu, czyli decydowanie, czy dany piksel jest częścią samochodu, a może osoby, czy jest częścią tej osoby, czy może innej osoby. I te samochody autonomiczne są coraz skuteczniejsze wkrótce. Nie wiem, czy sobie Państwo zdajecie sprawę, ale wypadki samochodowe są w tym momencie 9. przyczyną zgonów na świecie. Wszystkie 8 przyczyn nad tym to są przyczyny typowo medyczne, a problemy takie jak wojna, terroryzm, głód są daleko dalej w tej klasyfikacji. Więc możemy z dość dużym prawdopodobieństwem założyć, że ten zawód kierowcy albo kuriera zniknie i zostanie to zastąpione autonomicznymi pojazdami. Inny zawód, który dość szybko zniknie, to tłumacz. YouTube automatycznie generuje napisy do filmów. W 2016 roku wywalił swój stary machine learning w Google Tłumaczu oparty na Gaussian Mixture Models i zastąpił go też sieciami neuronowymi. Uważa się, że Google Translate się dość poprawił od tego czasu. Coraz częściej wyrzuca nam koherentne teksty, które przypominają przetłumaczone przez człowieka, więc możemy się spodziewać, że te dwa zawody, czyli tłumacz albo osoba, która robi napisy do filmów, no to za 10 lat nie będzie śladu po tych zawodach. To samo jest z obsługą klienta. Systemy przetwarzania, też oparte na sieciach neuronowych, tekstu do mowy albo mowy do tekstu, stają się coraz popularniejsze. Linie lotnicze w Stanach już teraz komunikują nas z botem, który rozpoznaje nasz głos, pyta nas o cel telefonu, co chcemy załatwić i tylko jeżeli już naprawdę sobie nie poradzi, to wzywa człowieka. Przy czym przeszedłem to na własnej skórze, jak United mi odwołał lot. I byłem w szoku, że mój angielski, który jest dość koszlawy, ten bot, który był w telefonie, nie miał żadnego problemu, żeby go zrozumieć. Myślę, że część pracy ochroniarzy będzie zastąpiona inteligentnymi kamerami. To się wydaje absolutnie oczywiste. Część pracy celników, takie coś jak rozpoznawanie obiektów w tej taśmie na lotniskach, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby za 5 lat to robili ludzie. Jeżeli mamy coraz lepsze modele generujące teksty czy generujące skróty artykułów, to możemy się spodziewać, że zawód dziennikarza
że ja może tutaj sprecyzuję, może te zawody w tym momencie jeszcze nie znikną, ale już w tym momencie potrzebujemy 5 albo 10 razy mniej osób tylko do tych edge case'ów, w których machine learning zawodzi. Być może tacy ludzie jak ja, którzy uczą sieci neuronowe, również nie będą potrzebni. A do tego bardzo intensywnie teraz zmierza Google. Google próbuje rzeczywiście doprowadzić do sytuacji, w której zbieramy dane, wrzucamy na ich serwis, który uczy na Google TPUs sieci neuronowe w oparciu o nasze dane, płacimy za godzinę uczenia, no i już nie musimy rekrutować data scientista, tak, danologa albo inżyniera od deep learningu, tylko dzieje się to samo. Póki co to działa słabo, ale może za 5 lat już będzie działać dość skutecznie. Pytanie, czy zniknie potrzeba tylko pracy ludzkiej, bo dotąd zakładaliśmy, że takie zawody jak artysta albo gracz, takie może oparte mniej na tworzeniu wartości niezbędnej do przetrwania, bardziej na tworzeniu gdzieś tam przyjemności czy zaangażowania, że one są nietykalne, ale sieci neuronowe stworzone przez DeepMind wygrały ostatnio z najlepszymi graczami w Go, w Dota 2 i w StarCraft 2. Go to miała być gra, w której maszyny nas pokonają może w roku 2200, ponieważ nie jesteśmy w stanie bezpośrednio przewidywać kolejnych kombinacji, bo to drzewo kombinacji rozrasta się wykładniczo. Natomiast okazuje się, że przy machine learningu stało się to już teraz. Jeśli chodzi o sztukę, to w tym roku sprzedano za $432,000 obraz wygenerowany właśnie przez sieć typu GAN. Możemy też dość łatwo naśladować styl artystów przy użyciu Neural Style Transfer. Tutaj na przykład na tym zdjęciu jestem ja sprzed paru lat. Też polecam YouTube'a. Strasznie fajnie ludzie teledyski przerabiają tymi sieciami neuronowymi. Inny temat. Wojna. Żołnierze są kosztowni. Utrzymanie żołnierza w Afganistanie kosztuje $2,100,000 rocznie. Chyba mi uciekł jeden slajd, przepraszam. Natomiast, chyba coś poszło nie tak. Czy mógłbym prosić organizatorów o pomoc? A, okej, nie wiem. Na tobie coś tak migało, nie? Właśnie nie wiem, czy to było u mnie. Właśnie? Okej, okay, to wiesz co, wezmę na duplicate. Nie przełączę w takim razie, nie? Jednak lepiej będzie ten... Jednak lepiej będzie, wiesz... Na duplicate? No. Okej. Okay. Coś nie tak było z tym. Nie, jest spoko. Dobra. Dobra, teraz powinno być. Dobra. Powinno być. Okej. I tutaj chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że drony, które mają pewny poziom autonomii, takie na rynek konsumencki, kosztują $400 za Sparka, który wykrywa twarze i osoby i może je śledzić. I około $2,000 za drona Skydio, który jest w pełni autonomiczny, nie ma do niego pilota, jest w stanie jechać za motocyklem albo biegaczem przez las i omijać przeszkody. I podłączenie jakichś materiałów wybuchowych do tego czy coś, to jest tanie, to jest dużo tańsze niż wojsko. Inny problem z wojną jest taki, że w momencie, w którym żołnierze kraju, który prowadzi wojnę, umierają na wojnie, to tworzy ogromny problem społeczny i pojawiają się protesty. Te protesty zmierzają do szybkiego zakończenia wojny. I tak naprawdę nie da się w tym momencie skutecznie prowadzić wojny dłużej niż przez kilka miesięcy przy użyciu ludzi, ponieważ populacja kraju, który prowadzi wojnę, o ile nie jest skutecznie zmanipulowana, doprowadzi do zakończenia konfliktu. Natomiast z dronami albo z autonomicznymi czołgami, bo autonomiczny samochód i czołg się za dużo nie różnią, tego problemu w ogóle nie ma, nikt nie będzie płakał po rozwalonym dronie, po prostu się wyprodukuje kolejnego. I to tworzy takie zagrożenie, że w XXI wieku, w którym wojen prawie nie ma albo są mniejszym zagrożeniem niż otyłość,
one znowu mogą stać się zagrożeniem, bo mogą znowu stać się opłacalne i tanie w prowadzeniu. Również warto zwrócić uwagę, że nawet teraz kraje, które mają największy potencjał militarny, one nie bazują na dużych ilościach piechoty, tylko bazują na małych grupach bardzo dobrze wyszkolonych inżynierów. I już teraz wojny wygrywa się mapowaniem, wywiadem, komunikacją, atakami hakerskimi na infrastrukturę przeciwnika, fałszowaniem rozkazów. I tutaj sieci neuronowe też są stosowane do wykrywania zagrożeń i do generowania fałszywego ruchu, czyli honeypots, czyli tworzenia takich maszyn, które mają zostać zaatakowane przez hakera, przez Black Hata, po to, żeby on myślał, że to jest nasz produkcyjny komputer, podczas gdy to jest fałszywy ruch wygenerowany przez sieć. Co ciekawe, w 2010 roku Amerykanie usmażyli Iranowi wirówki do uranu przy użyciu wirusa Stuxnet. Swoją drogą, te wirówki były na kontrolerach Siemens S7. Być może część z Państwa na wydziale W8 miała kurs z tej płytki. Więc to jest też, abstrahując od kwestii militarnych, to nagle nie ma potrzeby, żeby były 2 miliony żołnierzy. Może wystarczy 30 tysięcy inżynierów, więc to jest kolejny powód, dla którego możemy sądzić, że potrzeba ludzkiej pracy będzie niższa. I teraz pytanie, jak nasze społeczeństwa sobie poradzą z tym, kiedy taki temat jak wyzysk pracowników zniknie, ponieważ 95% pracowników zwyczajnie nie będzie nikomu do niczego potrzebnych. I czy jesteśmy na to gotowi? No i kończąc ten temat przykładów i straszenia, chciałbym teraz trochę powiedzieć, jaka jest moja prywatna opinia na temat tego, jak możemy sobie z tym radzić. Możemy spróbować zakazać sieci neuronowych. Osobiście uważam, że to jest bardzo nierozsądny pomysł, nie tylko dlatego, że mają mnóstwo pięknych rozwiązań, ale także dlatego, że musielibyśmy zakazać tych sieci wszędzie, naraz, jednocześnie, idealnie, skutecznie. I one dają tak duże korzyści gospodarcze, że wystarczy, że pominęlibyśmy jeden uniwersytet, jedną firmę, jeden kraj, on mógłby bardzo szybko zdobyć przewagę nad bardzo liczną resztą świata. Wszystkie nasze systemy ekonomiczne z wysoką inflacją i jakimś poziomem państwa opiekuńczego zakładają, że zadłużamy się względem przyszłości, czyli że cały czas nasza technologia będzie się rozwijać, więc gdybyśmy chcieli zapobiec dalszemu rozwojowi technologii, w tym tej, to prawdopodobnie posypią nam się systemy ekologiczne. Wygląda na to, że machine learning częściowo rozwiąże problemy ekologiczne, bo samochody autonomiczne nie będą popełniać tyle błędów, co my, będą komunikować się ze sobą nawzajem, będą w stanie parkować tuż obok siebie i same odblokowywać zestawionych ludzi, będą mogły funkcjonować jako taksówki w momencie, w którym ich nie używamy, więc wygląda na to, że przynajmniej koszty ekologiczne transportu znacznie spadną. I tak naprawdę sieci się wykorzystuje do optymalizowania większości procesów w przemyśle, więc można się spodziewać, że jak te procesy będą bliższe optymalnym, to również będą mniej kosztowne dla środowiska. I poza tym sieci neuronowe ratują życia codziennie i z tym się stykam w mojej pracy. Więc może powinniśmy je uregulować tak, żeby się upewnić, że będą wykorzystywane tylko w sposób etyczny. No ja uważam, że nie, ponieważ doświadczenie z regulacjami jest takie, że im potencjalnie bardziej niebezpieczna jest organizacja, tym w mniejszym stopniu dotyczą ją regulacje. Nie sądzę, żeby Korea Północna albo kraje może nieco bardziej totalitarne przejmowały się jakimiś ustaleniami międzynarodowymi. Również tajne służby, jawne służby, wywiady mają dość dużą tradycję obchodzenia prawa. Wielkie korporacje stać na prawników, na działanie zgodnie z prawem, również z regulacjami. Natomiast wiele średnich firm bankrutuje przez regulacje, małe firmy w ogóle nie zaczną działać, ponieważ żeby na przykład współpracować z GIODO potrzeba, nie wiem, 6 osób w firmie i teraz
jednoosobowa albo trzyosobowa firma tego nie uciągnie. 10-tysięczna osobowa firma, która ma 10 tysięcy osób, potrzebuje może 10 osób, żeby współpracować z GIODO. Ten koszt relatywnie jest dużo niższy dla niej. Ludzie, którzy się zajmują open source'em, część ich pracy może stać się nielegalna, bo jeżeli poświęcają swój prywatny czas hobbystycznie na tworzenie open source'u i będą musieli się przedzierać przez regulacje, to prawdopodobnie dadzą sobie po prostu spokój. No możemy się kłócić, że open source może dać machine learning terrorystom. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę na to, że w tym momencie terroryzm jest znacznie mniej szkodliwy dla świata, jeśli chodzi o liczby, od otyłości, depresji albo wypadków samochodowych. Więc może powinniśmy zamiast tego decentralizować i demokratyzować dostęp do deep learningu, machine learningu. Jest jedna inicjatywa, z którą nie mam żadnego związku, ale gorąco ją polecam i tam podpisałem list otwarty. Public Money, Public Code, i to jest inicjatywa, która zakłada, że jeżeli software jest budowany za publiczne pieniądze, to powinien być open source'owy. Ja gorąco popieram tą inicjatywę. Uważam, że jeżeli my płacimy w podatkach za jakiś produkt, to powinniśmy móc go zobaczyć. Moim zdaniem doprowadziłoby to do lepszej kontroli, lepszego dostępu, możliwości budowania bardziej zaawansowanych produktów, istnienia wielu konkurujących firm, a nie tego winner takes all, gdzie firma, która korzysta z wykładniczego rozwoju, który dają sieci, wyprzedza wszystkich natychmiast. Byłoby to korzystne dla studentów, bo mogliby poprawiać publiczny software. W ogóle publiczny software byłby mniej zbagowany. W bezpieczeństwie komputerowym jest zasada no security by obscurity. Uważa się, że ukrycie implementacji nie jest w ogóle zabezpieczeniem, jest tylko pozornym zabezpieczeniem, bo sprawi, że nie wykryjemy błędów, a dla jakiegoś black hata, który nam się włamuje do software'u, będzie to mniejszy problem niż dla nas, kiedy chcemy załatać dziury. Zresztą wyobraźmy sobie, że nasze miasta działają tak jak software w tym momencie, że architektura, plany ulic, dokumentacja sieci elektrycznej jest tajna. Ona jest publiczna, możemy ją zobaczyć w urzędach. Wyobraźmy sobie, że firma buduje most za 2 miliony złotych, który się psuje i mówi, że chce 3 miliony złotych za naprawę. I w software'ze to się dzieje, bo tylko oni znają kod. W rzeczywistości się to nie dzieje, bo możemy pójść do urzędu i wziąć plany i ustalić, jak to naprawić. Wymagałoby to też pewnych zmian społecznych. Myślę, że musielibyśmy częściej przyznawać się do błędów, lepiej przyjmować informacje o tym, że popełniamy błędy, gdybyśmy musieli pokazywać nasz kod. No i wymagałoby to też pewnie większej pobłażliwości dla błędów ze strony społeczeństwa, takiej wymiany, że my oddajemy nasz kod, możecie na nim budować, ale docencie to i może bądź, no wiadomo. Inny pomysł, z którym się nie spotkałem nigdzie w internecie, to jest taki, że uważam, że dane medyczne anonimowe, takie jak zdjęcia rentgenowskie, wyniki CT, wyniki fMRI, podkreślam, anonimowe, powinny być publiczne automatycznie. One są pozyskiwane za publiczne pieniądze. Gdyby tak się działo, moglibyśmy już teraz zastąpić mnóstwo radiologii albo wspomóc radiologię, diagnostykę obrazową modelami, które są bardziej nieomylne od lekarzy, tańsze w użyciu. Myślę, że coś takiego miałoby świetny wpływ na Polskę, która w machine learningu miałaby dużo lepszą pozycję i byłaby bardziej rozpoznawalna. Prawdopodobnie byłby to problem dla części radiologów, którzy straciliby pracę, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na to, że to by też zwolniło dla nich mnóstwo czasu, który mogliby poświęcać na badania, na lepszy kontakt z pacjentem, lepsze usługi dla pacjentów. Zresztą radiolodzy wiedzą, że to się stanie i w tym momencie pensje radiologów z roku na rok drastycznie rosną z tego powodu, że radiolodzy już wiedzą, że będą musieli się przekwalifikować za 10, czy 20, czy 30 lat, więc już teraz jest mniej chętnych na radiologię. Być może nasza edukacja jest nieskuteczna i jest nieco za technologią, być może powinniśmy ją optymalizować. Być może powinniśmy się przygotować na to, że tak jak dla większości z nas praca całe życie w jednej firmie jest bzdurą, tak dla ludzi za 10 lat praca przez całe życie w jednym zawodzie albo przez dłużej niż 5 lat w jednym zawodzie będzie bzdurą. Więc może powinniśmy robić edukację tak, żeby przede wszystkim pomagać ludziom
w ściganiu ich własnych pasji, albo uczyć ich, jak się uczyć, a nie konkretnej wiedzy na pamięć. Być może powinniśmy zmienić format tak, że wszystkie wykłady są na YouTubie albo Coursera, są idealnie przygotowane, każdy błąd w tych wykładach jest poprawiony, są robione tak, żeby były idealnie zrozumiałe, a na uczelni fizycznie robić tylko laborki i ćwiczenia, bo do tego ciągle potrzebujemy interakcji z ludźmi. Być może powinniśmy decentralizować deep learning i machine learning. W tym momencie większość produkcyjnego machine learningu dzieje się w serwerowniach, na kartach graficznych zoptymalizowanych pod użycie na serwerach, co tworzy ogromny próg wejścia, ale to, o czym mówił poprzedni prelegent, obliczenia bezpośrednio na tych urządzeniach embedded, one mogą znacznie obniżyć próg wejścia i sprawić, że będzie dużo małych firm, które będą miały swoje produkcyjne produkty bazujące na machine learningu. I tutaj pojawiło się już w tym momencie 5 rozpoznawalnych graczy. Dwa z nich na pewno się pojawiły w prezentacji prelegenta poprzednio, czyli NVIDIA Jetson Nano i Google TPU Coral. Intel też wszedł w to dawno temu. Wszystkie drony DJI-a bazują na Intel Movidiusie. Jeżeli chcielibyśmy sobie sporządzić taki chip, możemy zamówić płytkę na pendrive'ie, na której możemy przetestować to, co chcemy, i potem możemy zamówić płytkę już bezpośrednio u Intela. Również nasze telefony mają hardware dedykowany do przetwarzania sieci neuronowych. Qualcomm przerabia swoje DSP, swoje procesory do przetwarzania sygnałów na Vector Processors i docelowo chce mieć tensorowe procesory do całego mnożenia macierzy. Główny dostarczyciel systemów do Huawei'a również ma płytki do przetwarzania mnożenia macierzowego dedykowane, tylko tam próg wejścia jest duży, tam trzeba zamówić przynajmniej parę tysięcy egzemplarzy. No, aczkolwiek na przykład te płytki Qualcomma już w tym momencie są stosowane na produkcji w samochodach przy systemach wspomagających kierowcę. Jest strasznie fajny projekt TensorFlow.js, który przenosi machine learning do JavaScripta, co oczywiście oznacza 3-krotny spadek wydajności, ale jest fajne, bo możemy wykonywać kod u użytkownika i możemy przez przeglądarkę, bez instalowania żadnych zależności, wykonywać ten kod na karcie graficznej użytkownika, co jest super, bo nagle mały gracz nie musi kupować całej infrastruktury serwerowej, żeby udostępnić machine learning swojemu klientowi. Poza tym to też pomaga na problemy z prywatnością, bo dane, które są przetwarzane przez sieci, nie muszą opuszczać komputera użytkownika, mogą być całe przetworzone w JS-ie po stronie przeglądarki. Wydaje mi się też, że ogólnie TensorFlow.js może być też używany do zdecentralizowanego uczenia sieci w momencie, w którym wiele osób tworzy jedną sieć. I uważam też, że powinniśmy się starać w naszych frameworkach i w edukacji wprowadzać taką zasadę, że jeżeli robimy coś na jakiś konkurs machine learningowy, zawsze się to kończy działającym demem open source'owym. I powinniśmy bardzo naciskać na to, żeby łatwo było to działające demo rzeczywiście przekazać użytkownikom, a nie tylko kod, który będzie wymagał tygodnia instalowania zależności. I właśnie to jest fajne, że TensorFlow.js albo te płytki nam to ułatwiają. I ostatnia propozycja, to może wróćmy jednak do regulowania użycia sieci neuronowych, ale warto zwrócić uwagę na to, że nasze systemy prawne obecnie nie nadążają za zmianami technologicznymi i są zbugowane. Często, jeżeli implementacja prawa nie działa, to zamiast poprawić implementację, zwiększa się na przykład karę za dane przestępstwo, co jest zupełnie niepraktyczne. I warto zwrócić uwagę na to, że prawnicy i programiści to jest ten sam zawód tak naprawdę. Jedni i drudzy za pomocą jakiegoś skodyfikowanego języka próbują stworzyć jakiś model rzeczywistości, który opisuje jakieś problemy. W związku z tym powinniśmy traktować prawo tak, jak traktujemy kod w programowaniu. Powinniśmy rozważać unit testy, powinniśmy rozważać, kiedy ten kod się wysypie, powinniśmy optymalizować pod to, żeby
jak najmniejsza ilość kodu realizowała najwięcej funkcji, żeby jak najmniejsza objętość prawa działała najwięcej. Powinniśmy mierzyć znajomość prawa wśród społeczeństwa, tak samo jak mierzymy, kto dostał nowe update'y software'u. Być może powinniśmy rozmawiać o sądach nieco mniej filozoficznie, a bardziej na zasadzie mierzenia takich miar jak precision i recall, czyli powinniśmy się starać w jakiś sposób skodyfikować, o ile większym problemem jest skazanie niewinnego niż uniewinnienie winnego. Może zamiast na intuicję powinniśmy do tego wszystkiego podejść naukowo i wtedy prawo byłoby na tyle sprawne, że mogłoby regulować użycie sieci. I to jest koniec mojej prezentacji. Nie wiem, czy jeszcze został nam jakiś czas na pytania. Tak, mam jeszcze chwilę na pytania, więc jeżeli ktoś chce zadać pytanie, już widzę podniesioną rękę. Już sekundę. Dzięki za bardzo inspirującą prelekcję. I mi też szczególnie właśnie podobały się te wszystkie pozytywne wnioski pod koniec, tylko jedno budzi taką moją wątpliwość właśnie odnośnie na przykład udostępnienia tych danych radiologicznych, no bo teraz tak, jeśli zakładamy, że no okej, badania są robione za publiczne pieniądze i powiedzmy anonimizujemy te, no jakieś elementy badań i udostępniamy, no teraz jest problem, że załóżmy, że jeśli ktoś potrafi analizować te dane, to też będzie mógł je dopasować do, nie wiem, do przypadkowego człowieka chodzącego na ulicy i wtedy będzie mógł w stanie stwierdzić na przykład, że on umrze, nie wiem, za 10 lat najprawdopodobniej. Właśnie czy na podstawie tych tutaj też przemyśleń rozważania wniosków masz jakiś pomysł, tak, jak to rozdzielić, tą prywatność od tej otwartości? To jest bardzo słuszna uwaga. Myślę, że masz rację. Myślę, że ta anonimowość za 10 lat może nie wystarczać. Ale z drugiej strony zwróćcie Państwo uwagę na to, że w tym momencie wymieniamy dużo więcej, dużo cenniejszych danych na nasz temat w zamian za gify z kotami, nie? Przeglądając Facebooka albo YouTube'a. W sensie mamy jakieś intuicje związane z naszą prywatnością, ale one nie są w żaden sposób związane z tym, jak to działa w rzeczywistości. W rzeczywistości w zamian za darmową skrzynkę e-mail udostępniamy całą naszą korespondencję po to, żeby sieci się na niej uczyły. Więc jakby pytanie, czy już teraz nie udostępniamy dużo cenniejszych danych, dostając dużo mniej w zamian. Natomiast to wydłuży długość życia, to zmniejszy koszty diagnostyki. Więc mi się wydaje, że ten stosunek korzyści do utraty prywatności tutaj jest znacznie wyższy niż przy używaniu Tindera albo Gmaila, albo w sensie no, losowego providera, który nie bierze pieniędzy za nas od to, że za to, że używamy jego usług. No to może zróbmy z tymi danymi, zróbmy to jako opt-out. Domyślnie są publikowane, chyba że zaznaczysz, że nie chcesz, nie? Tak jak jest dobrowolnie w Facebooku. Okej, okay, tutaj mamy następne pytanie. Ja będę miał troszeczkę inne pytanie. Doczepię się tego ostatniego twojego slajdu, jeśli można, dobrze? Ponieważ mówisz tam przede wszystkim, że prawo jest nietestowane, niesprawdzane, że być może dzięki takim operacjom można ograniczyć ilość prawa. No niestety prawo jest testowane. Prawo jest sprawdzane chociażby przez komentarze, przez kazusy, a jeśli chodzi o jego generyczność w implementacji, mamy chociażby przypadek sławetnego ślimaka, który staje się rybą na potrzeby pewnych przepisów. Więc może zamiast krzyczeć, że nie da się czegoś wyregulować, bo rozumiem obawę, jeśli chodzi o regulacje, to może jednak zrobić w drugą stronę. Dać najpierw przemyśleć, czy da się to wyregulować w taki sposób, żeby nas to nie zabolało za bardzo, tak? Współpracować między naukowcami zajmującymi się IT i sztuczną inteligencją, a prawnikami, którzy wbrew pozorom robią bardzo dużo rzeczy, o których tutaj mówisz. Tak, zgadzam się. To znaczy myślę, że ostatecznie nie ma ucieczki od regulacji, natomiast wydaje mi się, że ciężar dowodu, że regulacja jest niezbędna i przyniesie więcej korzyści niż strat, on powinien spoczywać na tym, kto chce coś zakazać albo utrudnić do czegoś dostęp. I wydaje mi się, że tych praktyk z programowania można przenieść do prawa ciągle dużo więcej.
a może być to bardziej uproszczone i bardziej sformalizowane ciągle. A tak, żeby powiedzieć coś pozytywnego dla odmiany o Chinach, Chiny robią tak, że wprowadzają różne wersje prawa do różnych miast. Mają miasta, które są specjalnymi strefami kapitalizmu w komunizmie. No i wyszło im, że mimo, że nie lubią tego kapitalizmu, to on im daje dużo lepszy rozwój i dużo większą jakość życia. I jakby ta dyskusja z dyskusji emocjonalnej, którą ideologię wolimy, zmieniła się w dyskusję, sprawdzamy, co działa, nie? Albo jaki miks różnych ideologii działa, więc jakby wierzę, że to się dzieje i stąd też właśnie moje porównanie prawników do programistów, że to jest w gruncie rzeczy ten sam zawód, ale widziałbym to, żeby ta współpraca była jeszcze bardziej zacieśniona i być może jeszcze bardziej sformalizowana. Tylko wiesz, z Chinami jest taki problem, że tam średniej wielkości wieś jest, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, równa Wrocławiowi. Skala. Kwestia skali. No tak, na pewno łatwiej się wtedy testuje. Na pewno też swobodny stosunek do etyki nieco ułatwia. No co nie zmienia faktu, że może się skończyć na tym, że będą mieć skuteczniejsze prawo niż my. Dobra, mam jeszcze czas na ostatnie pytanie. Tutaj mam jeszcze pytanie. O, tak? Dobra. Ale ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie, bo też spotkałem się z opinią, czy ze zdaniem, że faktycznie większość zawodów wyginie, wymrze, zostanie zastąpionych, ale równocześnie powstaną takie zawody, których jeszcze dzisiaj nie znamy. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Na pewno będą powstawać, tylko zwróćmy uwagę na to, że tak już abstrahując od skali za 200 lat, tylko w skali w ciągu najbliższych 20-30 lat, na pewno musimy się przygotować na to, że będziemy się przekwalifikowywać co 5-10 lat. A nie ma co liczyć na to, że na przykład może się pojawić zawód operatora dronów i on może być bardzo pożądanym zawodem, ale 5 lat później one mogą być już fully autonomous i może być nikomu niepotrzebny, więc to, co możemy zrobić, to, co musimy zrobić, to przygotować się na częstą zmianę profesji. A po drugie, owszem, będą się pojawiać nowe zawody, tylko nie wiem, czy one się będą pojawiać dla całej populacji świata, czy dla 3% populacji świata, które jest najlepiej wykształcone. I drugie pytanie związane z inicjatywą Public Code. Czy to nie będzie przypadkowo tak, znaczy ja mam taką obawę, że pierwsze 100 tysięcy osób zapłaci i pobierze kod za darmo, znaczy płacąc za tą usługę, a kolejny milion pobierze ten kod z torrentów i nie zapłaci. Być może nie przekazałem tego dostatecznie jasno. Ja uważam, że cały kod tworzony przez organy publiczne, za wyjątkiem może kodu, nie wiem, dla wojska, powinien być open source'owy i darmowy dla całego świata. Okej, dobra, to tyle. Dziękuję. Albo przynajmniej może powinniśmy do przetargów wpisać to, że decyduje nie tylko cena i jakaś tam metryka, ale przynajmniej 20% oceny to jest to, czy kod i dokumentacja do niego będzie potem publicznie dostępny dla obywateli. Tutaj jeszcze pytanko. Takie uzupełnienie, taką dobrą sprawę, to już się dzieje. Bo z tego, co mi wiadomo, co i to jest Centralny Ośrodek Informatyki, już część kodów tych publicznych implementacji, włącznie z API, chyba jeszcze nie bazy PESEL, ale już niektórych baz, udostępnia za darmo. To jest dobry kierunek, tylko ciągle mi się wydaje, że mamy mało czasu i powinniśmy to robić dużo szybciej i intensywniej. Dobra, ostatnie pytanie już naprawdę. Czwarte, ostatnie. Może nawet nie pytanie, będzie szybciej, był taki komentarz. Przez ostatnie 20 minut widziałem taki szereg tez i z większością pozwolę się sobie nie zgodzić. Dlatego, że to, co obserwujemy od początków dziejów ludzkości, to, że jedne zawody wymierają, inne powstają. Wcale nie mamy mniejszego zapotrzebowania na ludzką pracę, tylko większe. To, że 3000 lat temu mieliśmy samych rolników, a zero kierowców, to nie znaczy, że dzisiaj mniej pracujemy, bo wydaje mi się, że pracujemy więcej niż kiedykolwiek. Jeżeli chodzi o jakieś prognozy, to znana jest prognoza, że Londyn utonie w odchodach końskich, bo rozwija się w takim tempie, że po prostu nie da się transportu zapewnić. Wiemy, że już w Londynie konie nie jeżdżą,
a Londyn jest większy niż przewidywano. Co do samej etyki, no to Chińczycy eksperymentują z genami i komuś się to może nie podobać. Nie tak dawno profesor Religa przeszczepił serce. Niektórym się to nie podobało, dzisiaj mówimy, że super. Dawniej krojono zmarłych, no jak tak można? Co za hultaje, nie? Także wydaje mi się, że to są znaki czasu, a nie jakieś rzeczy, którymi należy się niepokoić. To znaczy tak, żeby nie było wątpliwości, ja uważam, że ten rozwój z tym związany jest cudowny i uważam, że przyniesie więcej dobrego niż złego, ale na krótką skalę stwarza jakieś problemy, z którymi musimy sobie poradzić. I też na przykład jeśli chodzi o Chiny, to nie mam jakiejś jednoznacznej opinii, czy mi się podoba to, co robią Chiny, czy nie. To tam mieszka ile? 1/6 ludzkości. Tam ludzie robią różne rzeczy, fajne i niefajne, nie? Jak wszędzie. Natomiast warto zauważyć, wydaje mi się, że to jest fakt, że za 15 lat będą miały ogromną przewagę nad całym światem, jeśli chodzi o biotechnologię, genetykę i tak dalej. Dobra. Dzięki Filip za prelekcję. Widzę tutaj bardzo żwawa dyskusja. Chwila przerwy, żeby chwycić wodę albo jakąś kawę, inny napój i za chwilę przed Państwem będzie występował Rafał Wysocki.